Krokodyl to zwierzę znajdujące się w światowej czołówce pod względem siły nacisku szczęk. Nic więc dziwnego, że skorupa żółwia pęka w jego paszczy z trzaskiem. Skorupa zbudowana jest z przekształconych kości i nie stanowi problemu dla kwasów żołądkowych krokodyla. Problemem jest natomiast jej wielkość i kształt, który uniemożliwia wciśnięcie jej do przełyku. Stąd konieczne jest zmiażdżenie żółwiego pancerza, pogruchotanie go, pokruszenie na kawałki, tak by przeszedł przez gardziel. Są różne gatunki żółwi. Jedne mają mocniejszą, inne słabszą skorupę. Mimo wszystko, czasem jednak zamiast polegać na skorupie, warto skorzystać z najstarszego i jednocześnie najprostszego ze wszystkich mechanizmów obronnych. Ucieczki.